Minęła godzina 19. Dzień dobry, witam na kolejnym webinarze Fundacji Profesora Skarżyńskiego Słyszę. Dzisiaj porozmawiamy o problemach laryngologicznych u dzieci z niedosłuchem, bo przecież nasze dzieci niesłyszące, niedosłyszące mają takie same uszy jak dzieci słyszące i ten problem także ich dotyczy. Będzie o drenach, o powiększonych migdałkach, ale też o błonie bębenkowej i jej perforacji. Dzisiejszymi moimi gośćmi są... Już po raz kolejny witam pana doktora Karola Myszela, lekarz, audiolog, foniatra, Centrum Słuchu i Mowy w Koninie. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Pani doktor Magdalena Kryger, lekarz pediatra, znana jako Wróżka Zuzia, ale też jako lekarka, bajkopisarka, która w świetny sposób tłumaczy dzieciom problemy zdrowotne poprzez bajki. Witam pani doktor. Dobry wieczór. Pani Małgorzata Sysak, logopeda, właścicielka gabinetu logopedyczno-terapeutycznego na końcu języka, trener oddechu i emisji głosu, terapeuta jąkania, niepłynności mowy, na co dzień zajmująca się i dziećmi, i dorosłymi, oraz mama zaimplantowanej poli, znana jako Polki Procesorki, Agnieszka Binięta. Witam serdecznie. Może zacznijmy od początku. Sezon chorobowy w pełni. Trafiamy z dzieckiem do lekarza. Najczęściej jest to pediatra w przypadku naszych dzieci. I co wtedy? Pani doktor, kiedy lekarz pediatra kieruje dziecko do laryngologa? Co może zaniepokoić? To znaczy powiem tak. Dzieci, jeżeli chodzi o infekcję ucha, czyli zapalenie ucha środkowego, to jest jedna chyba z częstszych właśnie wizyt u lekarza. To znaczy najczęstsza przyczyna wizyty u pediatry to są zapalenia górnych dróg oddechowych, zakażenia, najczęściej spowodowane przez wirusy. I często jest tak, że w związku z infekcją pojawia się stan zapalny ucha środkowego. Zaczyna się od wirusów, więc generalnie jest tak, że staramy się dzieci zaopatrzyć przeciwbólowo i bacznie obserwować, w zależności od tego, jakich mamy też rodziców, w kwestii właśnie, czy też będą zgłaszać się do lekarza na kontrolę i czy będzie czujna obserwacja. No i potem, jeżeli mamy zapalenie ucha środkowego, no to zawsze czujnie sprawdzamy, ponieważ może nieść ze sobą bardzo dużo konsekwencji. Takie sytuacje, kiedy chcemy wysłać dziecko do laryngologa, to kiedy nie działa antybiotyk, czyli na przykład jeżeli mamy maluszka, powiedzmy 6-miesięcznego z zapaleniem ucha, no to wiadomo, że włączamy antybiotyk i też no dobrze, żeby takie dziecko zostało obejrzane przez laryngologa. Jeżeli dojdzie do perforacji błony bębenkowej, wysięku płynu, no to też lepiej, żeby obejrzał dziecko laryngolog. Podobnie też, jeżeli są nawracające zapalenia uszu albo przewlekłe zapalenia uszu, czyli takie, które utrzymują się powyżej 3 miesięcy i doszło na przykład do trwałego uszkodzenia błony bębenkowej, no to taki pacjent musi być pod opieką laryngologa. I też jest tak, że zapalenia uszu mogą powodować właśnie niedosłuch. I tutaj też no, trzeba mieć rękę na pulsie, szczególnie jeżeli chodzi o te przewlekłe zmiany. Na przykład jeżeli podejrzewamy, że w przewodzie słuchowym może coś być, na przykład perlak, to jest postać właśnie przewlekłego zapalenia ucha, to też chcemy, żeby laryngolog się wypowiedział. No i boimy się wszelkich powikłań zapalenia uszu, na przykład jeżeli jest zaczerwienienie z tyłu za uchem, na przykład zapalenie wyrostka sutkowatego, także to też konsultujemy z laryngologami. Czy standardem w gabinecie pediatrycznym jest badanie otoskopowe uszu? W takiej książce pediatrii, do której uczyłam się z egzaminów, jest napisane, że tak, szczególnie u maluszków powinniśmy oglądać uszy. Natomiast też warto sobie uświadomić, jak to wygląda w praktyce, że czasami te uszy są, tam jest woskowina w uszach, czasami dzieci nie dadzą się zbadać, bardzo się wiercą i to jest trudne technicznie badanie do wykonania. Czy takie same standardy są zachowywane w przypadku dzieci aparatowanych i implantowanych? Powiem szczerze, że nie mam takiego doświadczenia, jeżeli chodzi o dzieci aparatowane i implantowane, no ale tutaj już myślę, że pan doktor Karol lepiej będzie coś więcej mógł na ten temat powiedzieć. Dziękuję. Panie doktorze, zatem zwracam się do pana. Jak to jest?
z jakimi problemami zdrowotnymi najczęściej trafiają do Pana mali pacjenci? Czy faktycznie lekarz pediatra boi się tych uszu zaimplantowanych i aparatowanych i wysyła do laryngologa, czy jednak to leczenie gdzieś tam przebiega jednak u pediatry, a laryngolog tylko kontrolnie? Dobry wieczór. Ja myślę, że z mojego doświadczenia mógłbym powiedzieć, że pediatrów mógłbym podzielić na dwie grupy. Na takich, którzy zawsze badają uszy i w związku z tym mają troszeczkę więcej doświadczenia w badaniu uszu u dzieci, zarówno tych, które są aparatowane, implantowane, jak i także generalnie. Nie wszyscy pediatrzy niestety jeszcze chcą badać uszy, albo nie mają też takich warunków, bo to też jest czasami kwestia wyposażenia gabinetu i tak dalej. Ale zdecydowanie większa, i to jest ta druga grupa pediatrów, przynajmniej z tego wynika, tak wynika z mojej współpracy z pediatrami, to są pediatrzy, którzy rzeczywiście regularnie zaglądają przy każdej wizycie pediatrycznej dzieciom do uszu, nawet jeżeli dziecko zgłasza się bez dolegliwości usznych. Oczywiście w przypadku, gdy dziecko jest implantowane lub gdy ma aparat słuchowy, jest użytkownikiem aparatu słuchowego. Niektórzy pediatrzy oczywiście wolą, aby szczególnie gdy są jakieś jeszcze dodatkowe problemy właśnie zapalenia uszu, żeby obejrzał to laryngolog bądź audiolog. Ja myślę, że to jest generalnie słuszna tendencja i takie dzieci do nas trafiają zdecydowanie częściej. W związku z tym, reasumując, generalnie mamy tych dzieci aparatowanych i implantowanych u nas w gabinetach audiologicznych i laryngologicznych znacznie więcej i tak samo, no, oczywiście standardy badania uszu są dokładnie takie same. Nawet czasami poświęcamy nawet troszkę więcej czasu, żeby obejrzeć uszy dziecka aparatowanego, dlatego że musimy pamiętać, iż aparat słuchowy w związku z obecnością wkładki usznej czasami powoduje różnego typu chociażby drażnienie naskórka pod wkładką uszną, może gromadzić się woszczyna, to może być jeden z elementów sprzyjających, więc absolutnie standardy są dokładnie takie samo, trzeba bardzo dokładnie obejrzeć uszy. Wracając jeszcze tylko do pytania, z czym trafiają dzieci, oczywiście tak samo jak i dzieci bez aparatów, bez implantów, tak i te dzieci implantowane i aparatowane w tej chwili podlegają niestety sezonowi infekcyjnemu. Jest bardzo dużo, tak jak pani doktor wspomniała, infekcji górnych dróg oddechowych. Bardzo często powikłaniem takich infekcji jest właśnie jakiś stan zapalny w uchu, dlatego tych przypadków faktycznie mamy też bardzo dużo w tej chwili. Panie doktorze, chciałabym zacząć jednak od migdałów dzisiaj, bo powiem szczerze, ostatnio na grupach dla rodziców bardzo dużo o tych migdałach zaczęło się pojawiać pytań. Kiedy mówimy o problemach z migdałami? Jakie są objawy? Generalnie rzecz biorąc, te objawy są bardzo różne i one mogą być zlokalizowane jakby, czy możemy je omawiać w kilku zasadniczych grupach. Takimi sytuacjami, które powinny zwrócić naszą uwagę i skłonić nas do tego, żeby zawsze pomyśleć o badaniu migdałków. Akurat w przypadku migdałków podniebiennych to badanie jest stosunkowo łatwe, bo to każdy z nas bez dodatkowego sprzętu, zajrzywszy do gardła, jest w stanie migdałki podniebienne ocenić. Natomiast w przypadku migdałka gardłowego jest troszeczkę trudniej, dlatego że ten migdałek gardłowy, tak zwany trzeci, on jest za podniebieniem miękkim, w związku z tym zwykłe otwarcie ust, zajrzenie do ust nie pozwala ocenić tego migdałka. Wtedy właśnie musimy pomyśleć o badaniu bardziej specjalistycznym, czyli nasofibroskopii, czyli krótko mówiąc musimy nasofibroskopem, cienką kamerką zajrzeć do nosa i ten migdałek zbadać. Ale kiedy to robimy, kiedy myślimy w ogóle o czymś takim? Przede wszystkim wtedy, gdy mamy do czynienia z nawracającymi, bardzo częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych u dzieci. Takimi infekcjami, które albo leczą się trudno, albo bardzo często nawracają, albo kiedy ta nawrotowość sprawia, że właściwie wchodzimy z jednego okresu infekcji po krótkim wyleczeniu poprawie w drugi kolejny okres infekcji, co my się pani doktor i wielu pediatrów też podzieli, że to jest nasza stała obserwacja w tym okresie jesienno-zimowym w szczególności.
Drugi jakby rodzaj objawów, który może sugerować, że z migdałkami coś się dzieje i trzeba je zbadać, to są wszelkie zaburzenia toru oddechowego, czyli wszelkie sytuacje, które pokazują nam, że dziecko coraz trudniej oddycha swobodnie przez nos, często uchyla usta, w czasie uchylania ust w nocy, kiedy dobiera powietrze, żeby swobodnie oddychać, pojawia się objaw chrapania. Czasami jest to objaw nawet doprowadzający do chwilowych bezdechów w nocy. Natomiast w ciągu dnia często dzieci mają uchylone usta, posapują, mają taki ciężki, słyszalny, sapiący, że tak powiem, oddech. No i to jest ta druga grupa objawów, która zawsze powinna nas skłonić do pomyślenia o migdałkach. Trzecia grupa to są wszelkie sytuacje związane z uszami. Migdałek trzeci i migdałki podniebienne w momencie, kiedy z powodu częstych infekcji bądź alergii przerastają, stają się coraz większe, mogą wpływać na drożność trąbki słuchowej, czyli zaburzać drożność trąbki słuchowej, czyli takiego połączenia, które jest między nosogardłem a uchem środkowym, które odpowiedzialne jest za prawidłową wentylację i funkcję ucha. Jeżeli jakakolwiek przeszkoda, a migdałek trzeci, ten gardłowy, rośnie dokładnie w takim miejscu, tam się znajduje w nosogardle, w bliskim sąsiedztwie ujść tych trąbek słuchowych, to on może je zatykać i powodować, że możemy mieć nawracające zapalenie uszu. A więc czymś takim, co powinno nas też skłonić do pomyślenia o migdałkach, to jest właśnie sytuacja, kiedy dziecko przy większości infekcji zgłasza jakieś dolegliwości ze strony uszu, pobolewanie uszu, uczucie zalegania, zatykania. Starsze dzieci mówią, że mają uczucie watki w uszach, czyli takiego jakby zalgnięcia uszu, którego my jako dorośli też doznajemy czasami, zmieniając ciśnienie, lecąc samolotem czy jeżdżąc w górach na nartach. U dzieci takie objawy mogą być właśnie związane z przerostem trzeciego migdałka. Czasami te stany przerostu trzeciego migdałka przebiegają też bez tych takich bardzo ewidentnych objawów. I na przykład taką rzeczą, która powinna nas też skłonić do tego, aby pomyśleć o migdałku, a także o badaniu uszu, to są wszelkie sytuacje, gdy dziecku opóźnia się rozwój mowy, czyli w sytuacji, gdy generalny rozwój dziecka przebiega prawidłowo, ale mowa pojawia się dosyć później, późno, pierwsze słowa, pierwsze jakieś zdania dziecko buduje znacznie później niż powinno być to adekwatnie do wieku, czyli kiedy dziecko ma zaburzenia artykulacji, kiedy dopytuje, zaczyna dopytywać rodziców, tak jakby nie zrozumiało poleceń i tak dalej. Wszystkie te sytuacje musimy też zawsze brać pod uwagę pod kątem przede wszystkim oczywiście badania uszu, ale jedną z rzeczy, która do takich sytuacji może doprowadzić, może być także przerost migdałka trzeciego. W przypadku podniebiennych natomiast nawracające anginy, czyli wszystkie te sytuacje, które powodują, że migdałki w trakcie infekcji stają się duże, często rozpulchnione, czerwone, aż w końcu wchodząc w fazę ostrych, takich ropnych angin, pokryte są nalotami. Nawrotowość angin kilka razy w roku też powinna nas skłonić do tego, żeby przyjrzeć się migdałkom podniebiennym. Panie doktorze, czy standardowo, jak trafia do Pana dziecko czy pacjent, u każdego są sprawdzane migdały, czy to jest tylko, jeżeli jest jakieś konkretne wskazanie, że trzeba zobaczyć? W przypadku moich pacjentów akurat zdecydowana większość dzieci ma badane wszystkie migdały. Oczywiście badanie, tak jak wspomniałem, migdałków podniebiennych jest stosunkowo proste i wystarczy otwarcie ust, skorzystanie bądź nawet bez konieczności skorzystania ze szpatułki. Czasami można te migdałki ocenić. Natomiast w przypadku trzeciego migdałka, ponieważ do nas, audiologów, laryngologów, trafiają dzieci, które zazwyczaj trafiają w związku z występującymi którymiś z tych objawów, o których wspomniałem, jeżeli w krótkim, nieodległym czasie od ostatniej wizyty do dnia dzisiejszego, powiedzmy, nie było takiego badania, to w zdecydowanej większości przypadków my badamy ten migdałek trzeci również za pomocą badania endoskopowego. Także można powiedzieć, że właściwie u nas, przynajmniej w naszych placówkach, jest to standard. Ja jeszcze pozwolę sobie dodać a propos migdałków, że taki moment, kiedy chcemy wysłać też pacjenta do laryngologa, to jest asymetria, czyli jeżeli jeden migdałek, ja może jeszcze pokażę, nie wiem, czy mogę udostępnić ekran. Może pani. Nie wiem, czy teraz widać, czy nie widać. Czy widać, czy udostępniłam, czy nie? Nie.
Dobra. W razie nie widać jeszcze, więc nie widzimy. Udostępnij. Ctrl, Shift i E. Dobrze, to może nie będę ten. W każdym razie wszelka asymetria, czyli jeżeli jeden migdałek na przykład po prawej stronie jest większy niż ten po lewej, to też budzi taki niepokój, albo na przykład jeżeli jest zaczerwienienie łuków, czy nie doszło do ropnia na przykład okołogardłowego. I tak jako taką ciekawostkę dodam, bo się tym zajmuję, że można wykonać USG migdałków, przykładając głowicę liniową pod język. I wówczas można zobaczyć, czy ten migdałek, bo bardzo ładnie migdałki widać w USG, czy są jego krypty i ma taką ładną budowę, czy jest tam po prostu zmiana płynowa. Bardzo, bardzo rzadko zdarzają się zmiany patologiczne w migdałkach, na przykład chłoniak, ale to już są ultra rzadkie sytuacje. No i też boimy się wszelkich ropni okołogardłowych. Tutaj musi być bardzo pilna konsultacja laryngologiczna i zachowana czujność. Panie doktorze, czy są jakieś naturalne metody wkurczania migdałów? Taką naturalną metodą jest może nie obkurczanie, ale dbanie o to, żeby było jak najmniej potencjalnych infekcji, które doprowadzają do przyrostu migdałka. To jest wszelka profilaktyka oczywiście. Tutaj oczywiście trudno jest mówić o jakichś złotych sposobach, złotych środkach, dlatego że dzieci niestety mają kontakt z innymi dziećmi patogenów, które są często dość oporne na antybiotyki. Zresztą też mamy niestety, ale też nadużywalność troszkę antybiotyków generalnie w społeczeństwach. W związku z tym część patogenów też nie podlega, jeżeli mówimy o infekcjach bakteryjnych, tak łatwo leczeniu. Takich sposobów naturalnych, będących złotymi środkami, nie ma. Natomiast oczywiście w takiej pierwszej fazie, kiedy spostrzegamy po raz pierwszy, że migdałki są powiększone, nie stwierdzamy, tak jak pani doktor wspomniała, żadnych bardzo niepokojących cech, czyli mamy czas, możemy sobie pozwolić na obserwację, stosuje się różnego typu preparaty odparniające, naturalne, wyciągi z roślin, takie, które są związkami, czyli skojarzeniami różnych witamin, czy chociażby białka odpornościowego uzyskiwanego z drożdży, dość popularnego teraz w różnych preparatach. Tego typu rzeczy, które mają generalnie podnosić naszą odporność, podnosić odporność dzieci i chronić przed infekcjami, jak najbardziej można stosować. Przy czym też oczywiście skuteczność każdego tego typu działania jest bardzo uzależniona od tego, jaki mamy wywiad. Do nas często trafiają dzieci już z przerośniętymi migdałkami, gdzie problem jest już na tyle zaawansowany, że trzeba zacząć już leczyć w zupełnie inny sposób, czy wspomagająco różnego typu preparaty stosujemy, ale tutaj zapewne pani doktor się zgodzi, że w momencie, kiedy już trafiają dzieci z migdałkami bardzo przerośniętymi, takimi, które dają już pewne grupy objawów, o których wspomniałem, to leczenie już musi być bardziej zaawansowane i zdecydowanie pod okiem lekarza, a nie jest to czas już na leczenie, eksperymenty domowe z różnymi środkami. Przestrzegam też, bo tych środków jest bardzo dużo na rynku, nie wszystkie są dobrze zbadane i tak dalej, w związku z tym byłbym ostrożny z uleganiem wszelkim reklamom tego typu środków, które potencjalnie mają zadziałać cudownie i zlikwidować problemy. Takich środków nie ma, więc zawsze tutaj musi być to wszystko robione pod okiem pediatry bądź laryngologa. No tak, właśnie. Jeszcze mogę dodać. Tak? Często jeżeli dzieci trafiają na przykład z zapaleniem migdałków, no to przede wszystkim infekcje najczęściej są wirusowe. Więc jeżeli mamy wątpliwość, czy mamy infekcję bakteryjną, bardzo proste jest badanie. Można zrobić wymaz z gardła płytkowy, zobaczyć, czy są paciorkowce i wtedy łatwiej jest podjąć decyzję o włączeniu antybiotykoterapii. I też jeżeli chodzi o wszelkie infekcje, bardzo ważne, najważniejsza rzecz to jest nawilżanie, czyli żeby dzieci piły wodę. To jest najtrudniejsza rzecz. I odpowiednie nawodnienie co do masy ciała czasami działa o wiele więcej niż te wszystkie syropy. Tym bardziej, że syropy takie bez recepty no nie mają udowodnionego klinicznego działania. Więc z jednej strony rodzicom jest trudno w to uwierzyć, ale to nawadnianie, nawilżanie śluzówek naprawdę bardzo, bardzo dobrze wpływa. No i oczywiście dmuchanie nosa, higiena nosa, szczególnie jeżeli właśnie mamy trąbkę Eustachiusza,
która, o właśnie przybiega, może pokażę w ten sposób, więc jeżeli mamy niedrożny nos, trąbka się zamyka i od razu to są naczynia połączone, jest zwiększone ciśnienie i może dojść właśnie do powikłań ze strony uszu, więc to dmuchanie, nawadnianie, pukanie nosa to są bardzo ważne rzeczy. Super. Kiedy kierujemy takiego pacjenta na zabieg usunięcia albo przecięcia migdałów? Kiedy już jest ten etap, że leki przestają być na tyle skuteczne, że jednak trzeba tutaj skierować dziecko na oddział, na zabieg operacyjny? Nie wiem, pani doktor, pan doktor? Myślę, że pan doktor, bo my wysyłamy do laryngologów i laryngolodzy kwalifikują do zabiegu. Tak, więc oczywiście są takie sytuacje, kiedy rzeczywiście leczymy już bardzo często. Ja spotykam też, znaczy my laryngolodzy często jesteśmy w pewnym momencie na końcu pewnego etapu leczenia, który trwał już dosyć długo i pediatrzy na ogół przeczuwają kiedy i wiedzą, kiedy należy już skierować dziecko i rozważać zabieg. Najczęściej dzieje się to wtedy, gdy rzeczywiście te infekcje nawracają bardzo często. Tak jak mówiłem, kiedy uzyskujemy chwilowe tylko poprawy w leczeniu infekcji wirusowych czy też bakteryjnych, kiedy te nawroty infekcji są bardzo częste, kiedy zdarzają się takie sytuacje, ja spotykam takie dzieci, które przychodzą, trafiają do nas z historią 6-8 antybiotykoterapii w ciągu roku z powodu właśnie infekcji górnych dróg oddechowych, uszu i tak dalej. Ta historia jest bardzo różna, ale to też jest zawsze jedna z takich elementów, który przesądza o tym, że powinniśmy rozważyć zabieg. Druga rzecz, jeżeli mamy właśnie problemy z oddychaniem, pamiętajmy, że zaburzony tor oddechowy powoduje, że dziecko nie oddychając dobrze przez nosek bardzo często uchyla usta, uchylając usta oddycha przez jakby oziębia i wysusza górne drogi oddechowe. Pani doktor zwróciła absolutnie uwagę na kluczową rzecz, generalnie nawilżanie, żyjemy w bardzo suchych pomieszczeniach w tej chwili i nawilżanie generalnie jest czymś, co dla dobra naszych śluzówek jest rzeczą istotną. Ale wracając do tych zaburzeń oddychania, kiedy dziecko miewa bezdechy, kiedy się poci w nocy, bardzo niespokojnie śpi wskutek tego, że z powodu bezdechów i chrapania się na przykład często wybudza, co pogarsza jakość snu, jakość rozwoju, dziecko jest niedotlenione. I trzecia rzecz, no oczywiście wtedy, gdy mamy do czynienia z jakimiś powikłaniami usznymi. Ja zauważam w swoim gabinecie, że jakby siła natężenia tych wszystkich objawów w poszczególnych tych grupach może być różna. Najczęściej mamy do czynienia z objawami występującymi we wszystkich tych grupach, bo bardzo często jest tak, że dziecko, które ma bardzo częste infekcje górnych dróg oddechowych, też bardzo często zapada na zapalenie ucha środkowego. Pojawiają się też zaburzenia oddychania, w związku z tym wszystkie te rzeczy jakby występują łącznie. Choć bywają i takie sytuacje, nieco zaskakujące i to też jest rzecz, która powinna być wybrzmieć, żeby nie uśpić naszej czujności, że czasami objawy oddechowe są stosunkowo niewielkie. Ja mam takie dzieci, spotykam, które wcale nie chrapią jakoś strasznie w nocy, a w momencie, kiedy trafiają do nas, stwierdzamy wysięg w uszach i ten wysięg, jak wynika z wywiadu, trwa, czy jakby zalega w uszach już dosyć długo, bo dziecko chociażby nie rozwija mowy. I potem pierwszym objawem jakby jest brak rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy, drugim objawem są stwierdzane zmiany w uszach i dopiero potem, kiedy badaniem endoskopowym stwierdzamy duży migdał, czasami jesteśmy nawet bardzo zaskoczeni, że jest on tak duży, na jaką to wielkość wcale objawy oddechowe by nie wskazywały. Więc tutaj biorąc pod uwagę nie tylko wywiad kierujemy na badanie, ale także bardzo dokładne badanie i pediatryczne i potem badanie laryngologiczne. Także wtedy w tych sytuacjach rozważamy zabieg. Usuwanie migdałka czy drenaż, na przykład drenaż uszu, tak jak pani doktor wspomniała też, do 3 miesięcy, jeżeli leczymy i uzyskujemy wyleczenie wysiękowego zapalenia ucha, na ogół obserwujemy dalej. Jeżeli natomiast ten płyn wysiękowy mimo leczenia powyżej 3 miesięcy nie ustępuje, pan doktor nam się zawiesił. Halo. Słyszy nas pan? Tak, słyszę. Ja cały czas widziałem państwa. Nie wiem, co usłyszeliście państwo jako ostatnie. Troszkę nam się tutaj pan zawiesił na samym końcu. O już. Aha. Ostatnie zdanie.
A, jeżeli tylko ostatnie zdanie, to tylko wspominałem o tym, żeby właśnie, że w takich sytuacjach, gdy powyżej 3 miesięcy nie uzyskujemy ewidentnej poprawy, jeśli chodzi o wysiękowe zapalenie uszu, to oczywiście rozważamy drenaż. Natomiast ponieważ migdałek jest jedną z najczęstszych, przerośnięty migdałek, tych przyczyn, które powodują czy doprowadzają do wysiękowego zapalenia ucha, to często temu drenażowi towarzyszy oczywiście usunięcie migdałka. To jeszcze pytanie. Czy wycięty migdał może odrosnąć? Może odrosnąć i to się zdarza. Na szczęście nie jakoś szczególnie często, ale może odrosnąć. Taka korelacja jest widoczna, przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że zdecydowanie częściej spotykamy odrosty migdałków u dzieci, które mają ewidentną alergię. Są nasilone alergie, czasami dzieci z astmą. U tych dzieci częściej spotykam odrosty migdałka. Czasami usunięcie migdałka jakby też zależne jest od jakby możliwość czy ryzyko odrostu, jest zależne także od samej techniki wykonania zabiegu, bo w sytuacji, kiedy byśmy wykonali zabieg. Pan doktor nam się znowu zawiesił. Może Pani Małgosiu, czy przerośnięty migdał ma wpływ na mowę? Jak to wygląda z punktu widzenia logopedy? Oczywiście, jak najbardziej. Przerośnięty migdał ma jak najbardziej wpływ na zaburzenia mowy. Przerost trzeciego migdałka może powodować zaburzenia miofunkcjonalne. Są to zaburzenia czynności mięśni ustno-twarzowych i mięśni żujących. Także to jest bardzo ważne, ponieważ nieprawidłowy tor oddechowy, o którym Pan doktor opowiadał, wymusza oddech przez usta, prawda? A co za tym idzie? Jeżeli oddychamy przez usta, nie używamy nosa, a nos ma bardzo ważne funkcje. Ma za zadanie ogrzać powietrze, nawilżyć, oczyścić i filtrować. Jeżeli tego nie ma i oddychamy przez usta, no to nawracają, tak jak doktor wcześniej opowiadał, często pojawiają się infekcje górnych dróg oddechowych. Ale co jest ważne, że jeżeli oddychamy przez usta, to niestety wymuszamy nieprawidłową pozycję spoczynkową języka. Jest to na tyle ważne, że jeżeli mamy tą nieprawidłową pozycję spoczynkową języka, wtedy język podczas przełykania nie pracuje prawidłowo. W ogóle może zacznijmy od tego, co to znaczy prawidłowa pozycja spoczynkowa języka. To znaczy, że cały język przylega do podniebienia. Czubek języka znajduje się na wałku dziąsłowym, natomiast cała masa języka przylega do podniebienia. I tak wygląda również przełykanie. Jeżeli tego przełykania w taki sposób nie ma, język nie stymuluje podniebienie, a co za tym idzie? Podniebienie wysklepia się, tworząc gotycki łuk. Konsekwencją tego jest nieprawidłowy zgryz. A jeżeli mamy nieprawidłowy zgryz, no to nie mamy też nieprawidłową mowę. Bardzo ważna sprawa jest taka, że język jest mięśniem. Bardzo silnym mięśniem. Jeżeli on działa nieprawidłowo, no to w takim razie mowa również działa nieprawidłowo, tak? Mowa też jest niepoprawna, może w ten sposób. Jeszcze może wracając do tego przełykania, to też ważna sprawa jest taka, że podczas przełykania, jeżeli język jest na dole, podczas przełykania napiera na zęby. Jeżeli mamy jeżeli język stale napiera na zęby, dalej te zęby wykrzywia, znowu powoduje to nieprawidłowy zgryz. Więc to wszystko razem połączone powoduje przede wszystkim zaburzenia artykulacyjne, a jeżeli chodzi o mniejsze dzieci, opóźniony rozwój mowy. Dziękuję. Ja zerkam na nasz czat. Pan Maciej pyta, dlaczego przy częstych i nawracających infekcjach zaleca się usunięcie migdałków? Przecież po coś te migdały człowiek w organizmie ma? Może, panie doktorze, do pana to pytanie. Tak.
Oczywiście migdałki, jak pan pytający słusznie zauważył, są bardzo ważnym elementem naszego układu odpornościowego. Można wytłumaczyć, że one są czymś w rodzaju takich węzłów chłonnych, czyli takich grudek, w których znajdują się specjalne tkanki, komórki, które odpowiedzialne są za, mówiąc zupełnie obrazowo, wyłapywanie, rozpoznawanie obcych struktur, takich jak wirusy czy bakterie, oraz produkcję przeciwciał odpornościowych i takie jakby neutralizacje tych przeciwciał. Każda grupa węzłów chłonnych, a tych węzłów chłonnych w organizmie mamy bardzo wiele, odpowiedzialna jest w zależności od rozmieszczenia i lokalizacji za pewien obszar, z którego zbiera za pomocą chłonki, to jest taki płyn odpornościowy w naszym organizmie, zbiera te patogeny, dostarczając czy przefiltrowując, przeprowadzając przez węzły chłonne, aby tam dokonać ich neutralizacji. I teraz w momencie, kiedy te węzły chłonne, czyli te migdałki funkcjonują prawidłowo, to znaczy, że zachowały jeszcze w pełni zdolność swojej pracy, swoich właściwości, do których zostały, że tak powiem, stworzone, utrzymują, czyli prawidłowo funkcjonują, likwidują infekcję, to w takich momentach oczywiście te migdałki pełnią bardzo ważną funkcję. Czasami jednak nagromadzenie i ilość infekcji jest tak duża i częstość tych infekcji, że migdałki, kolokwialnie mówiąc, nie dają sobie rady. Jakby częste infekcje powodują, że grudki chłonne w tych migdałkach przerastają, migdałki się powiększają po to, aby wyprodukować więcej komórek, które mogą zneutralizować naszych niechcianych gości w postaci wirusów czy bakterii, co powoduje, że ten migdał jest cały czas w przewlekłym stanie zapalnym, a te procesy zapalne mogą doprowadzić do jego przerostu w sposób trwały, do pojawienia się tam tkanki, która jest nieprawidłowa, włóknista, która w pewnym momencie zaczyna jakby dominować nad tą zdrową tkanką, co powoduje, że w migdałku gromadzi się bardzo duża ilość bakterii, ale te bakterie nie są tam neutralizowane, bo migdał swoją wydolność jakby w neutralizacji ich stracił, jeżeli przerósł bardzo i jest bardzo dużo tych infekcji kolejnych. I w takim momencie dochodzi do takiego jakby pokonania pewnej takiej bariery, kiedy migdałek przestaje pełnić już funkcję odpornościową, a staje się miejscem, które gromadzi bardzo dużą ilość bakterii, które przy spadkach odporności z tego migdałka jakby mogą się wydostawać, mówiąc kolokwialnie, siać w stronę innych miejsc naszego organizmu i powodować infekcję. I taki moment, kiedy na podstawie wywiadu, na podstawie przebiegu klinicznego, wywiadu chorobowego dziecka oraz badania laryngologicznego stwierdzamy, że to jest ten moment właśnie, kiedy migdałki nie pełnią już tej swojej funkcji, to jest moment, kiedy rozważamy usunięcie migdałków w celu ograniczenia ilości tych infekcji. Proszę tylko pamiętać, że oprócz migdałków, tych, którymi my się dzisiaj zajmujemy, i to jest też trochę uspokajające w kontekście pytania, które zadał nasz słuchacz, mamy tych migdałków i węzłów chłonnych w obrębie głowy i szyi dużo więcej. Generalnie te migdałki, przez które najwięcej mamy problemów zdrowotnych i które są najbardziej widoczne, to są te, o których mówimy, dwa podniebienne i migdałek gardłowy, ale my mamy jeszcze cały zespół różnych innych miejsc odporności w obrębie głowy i szyi, które przejmują funkcję tych nieobecnych po usunięciu migdałków. Więc ta odporność jest też jakby zachowana dzięki obecności innych miejsc odpornościowych. Kolejne pytanie zadaje pani Kasia. W jakim wieku dziecka wycinane są migdały? Przyjęło się uważać, że oczywiście ten wiek powinien być na tyle odpowiedni, żeby dziecko miało odpowiednią masę ciała, żeby było, żeby jakby kluczową rzeczą jest to, żeby zabieg był dla dziecka bezpieczny. W związku z tym zazwyczaj staraliśmy się i staramy, żeby dziecko, które kierujemy do zabiegu, miało przynajmniej trzeci rok życia skończony, ale są sytuacje, kiedy
jakby objawy niekorzystne obecności migdałka, czy też wysięg w uchu, pojawiają się na tyle wcześnie, że u dziecka, które jeszcze nie skończyło trzeciego roku życia, także mamy już wskazania do zabiegu, bo ważny staje się chociażby rozwój mowy dziecka, który z powodu wysiękowych zapaleń uszu zupełnie się zatrzymał i nie postępuje dalej. Więc w wyspecjalizowanych ośrodkach operujemy dzieci także w wieku poniżej trzeciego roku życia, jeżeli są ewidentne wskazania kliniczne. Ośrodek dysponuje możliwościami, żeby małe dziecko, które jest przed trzecim rokiem życia, żeby zoperować, gdzie będzie odpowiednia opieka anestezjologiczna. Oczywiście staramy się stosować bardziej w tej chwili limit wagi ciała. W naszych ośrodkach to jest 10-11 kg masy ciała dziecka. Jest to takie oczekiwanie naszych anestezjologów. Tak jak mówię, staramy się, żeby usuwać migdałki po trzecim roku życia, ale są sytuacje, kiedy musimy usunąć te migdałki także wcześniej i tak jak mówię, to też się wykonuje, tylko że w ośrodkach, które są ku temu wyspecjalizowane. Więc tak naprawdę, reasumując, nie ma jakiegoś jednego kryterium wieku. Tak naprawdę o wszystkim decyduje stopień zaawansowania objawów klinicznych i to, z czym spotykamy się u dziecka, z jakimi problemami w związku z tym, że te migdałki przerosły. To jest kryterium zasadnicze, które decyduje o momencie wycięcia migdałków. Tutaj jeszcze pani Julia pyta, czy migdałek może ponownie przerosnąć? Jak szybko może się to zdarzyć? Już pan doktor wspomniał, że przy alergiach, przy astmie. Tak, to częściej się zdarza. Także u dzieci, które nie mają alergii, astmy, zdarza się czasami odrost. Nie zawsze jesteśmy w stanie zidentyfikować przyczyny, dlaczego taki odrost się zdarzył. Zdarza się. Może pójdziemy dalej. I kolejnym problemem, o którym już wspominaliśmy na samym początku, to są uszy. Notoryczne stany zapalne, płyn w uszach. Pani doktor, na ile jesteśmy w stanie pomóc dziecku w gabinecie pediatrycznym? Kiedy kieruje się dziecko do laryngologa? Nie ma pani głosu. Proszę mikrofon włączyć. Dobra, już jestem. Więc jeżeli mamy problemy uszne, no to tak jak przychodzą dzieci, oglądamy tą błonę bębenkową w badaniu otoskopowym i przede wszystkim zwracamy uwagę na to, z czym przyszło do nas dziecko. Jeżeli to jest infekcja górnych dróg oddechowych, czyli przysłowiowy katar i kaszel, no to staramy się przede wszystkim uczulić rodzica właśnie na tą higienę nosa, nawilżanie i działanie przeciwbólowe. W zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, podejmujemy decyzję, co dalej. Jeżeli to jest taki częsty wiek przedszkolny, bo wtedy najwięcej mamy tych infekcji, no to wówczas zaleca się, jeżeli to jest jednostronne zapalenie ucha, od 24 do 48 godzin leczenie przeciwbólowe i czujne wyczekiwanie. I w zależności od tego, bo wiadomo, że dostępność do pediatrów bywa różna i bywa trudno, więc można, niektórzy też preferują takie zalecenia, że wypisują receptę, jeżeli już jest dziecko im dobrze znane, rodzic dobrze znany, można wypisać tą receptę i ewentualnie, jeżeli pacjent nie będzie miał jak skontaktować się danego dnia, to żeby już ten antybiotyk, jeżeli objawy nie ustąpią, włączyć. Oczywiście trzeba dziecko skontrolować i obejrzeć. W zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, no tak długo trwa antybiotykoterapia. Zakładamy, że większość infekcji jest wirusowych, czyli 80%, czyli tam do 72 godzin te objawy powinny minąć, więc laryngolog, że tak powiem, ma wolny. W przypadkach takich trudnych, czyli na przykład niemowlęta przed 6 miesiącem życia, to jest taka grupa, że jeżeli dochodzi do zapalenia ucha środkowego, no to musi nam się zapalić czerwone światło i ja bym czuła się bezpiecznie, gdyby takie dziecko poszło do laryngologa, nawet w kwestii tego, że możemy podejrzewać jakieś wady wrodzone. Zawsze lepiej, żeby laryngolog zerknął. Jeżeli właśnie dzieci, tak jak pan doktor mówił, mają nawracające zapalenia uszu, jeżeli widzimy, że są zaburzenia słuchu i właśnie są zaburzenia rozwoju mowy, no to wtedy będziemy wysyłać do laryngologa. Jeżeli właśnie doszło do w przewodzie słuchowym właśnie widzimy, że jest jakaś ropna wydzielina i też takie oczyszczanie, no to lepiej, żeby wykonywał laryngolog, no bo ma większe doświadczenie
niż pediatra. No i właśnie jeżeli te zapalenia uszu trwają długo, jeżeli one są przewlekłe, właśnie bo wysiłkowe zapalenie uszu powinno samoczynnie się do tych 3 miesięcy rozwiązać, jeżeli nie, no to wówczas wysyłamy dzieci właśnie do laryngologa. Panie doktorze, jakie mamy możliwości działania przy płynie w uszach? Bo wspomniał Pan o drenach. Kiedy tak naprawdę możemy pacjenta skierować na dreny? Czym są właściwie te dreny? Na czym polega zabieg? I czy przy płynie w uszach zawsze będziemy musieli mieć dreny? Jak to wygląda? Nie zawsze. Płyn wysiłkowy w uszach może się pojawiać w różnych sytuacjach. Najczęściej jest to efekt właśnie nawracających infekcji dróg oddechowych. Często jest to efekt towarzyszący alergiom, zapaleniom zatok. Bardzo częstą przyczyną jest właśnie przerośnięty trzeci migdałek. I płyn wysiłkowy w uszach może się pojawiać zarówno w fazie takiej, czy w sposób bardziej przewlekły. Czasami nawet może on występować w uchu w momencie, kiedy nawet nie mamy żadnych innych objawów ewidentnych, które nawet by skłoniły rodziców do tego, żeby pójść do laryngologa. Wtedy mówimy o takich przewlekłych, wysiłkowych zapaleniach uszu. Tutaj to, o czym mówiliśmy z panią doktor, to z kolei są te doświadczenia, które mówią o tym, że wysięg w uszach jest także często elementem towarzyszącym ostremu zapaleniu ucha. Te wszystkie objawy są bardzo burzliwe w momencie, kiedy mamy ostry stan zapalny ucha, który jest albo powstaje jakby od nowa w związku z tym, że dziecko przechodziło, czy przechodzi właśnie infekcję górnych dróg oddechowych, która zatyka trąbkę słuchową i powoduje wytworzenie stanu zapalnego ucha. Czasami, jeżeli dziecko ma przerośnięty migdał, ten płyn wysiłkowy może już być w uszach wcześniej, ale on jest płynem jałowym, nie dającym żadnych ostrych objawów i dopiero infekcja, która powoduje, że dochodzi do nadkażenia bakteryjnego na przykład tego ucha, dochodzą do tego, pojawiają się objawy ostre. I teraz tak naprawdę, to wracając do tego, co mówiła pani doktor, zależy to od sytuacji. Jeżeli mamy ostry stan zapalny z wysiękiem, to wszystkie te metody postępowania, o których pani doktor mówiła, jak najbardziej mają tutaj znaczenie. Natomiast drenaż wykonujemy i rozważamy wtedy, gdy ten płyn wysiłkowy, mimo już nie występujących fazy ostry, czyli na przykład dziecko wyszło z ostrego zapalenia ucha, ale czymś, co pozostało po tym ostrym zapaleniu ucha, jest obecność płynu wysiłkowego w uszach. Objawów ostrych nie mamy, ale dziecko ma niedosłuch, uczucie pełności w uchu. Ten płyn wysiłkowy stwierdzamy w badaniach laryngologicznych, czyli kiedy oglądamy błonę bębenkową i kiedy zauważamy, że ta sytuacja mimo prób leczenia utrzymuje się powyżej 3 miesięcy, wtedy rozważamy zabieg polegający na tym, że ten płyn chcemy usunąć z tego ucha. Takim wskazaniem do drenażu jest także przepraszam, sytuacja, kiedy mamy nawracające ostre zapalenia ucha. 3 epizody przyjmuje się w ciągu 6 miesięcy lub 4 epizody w ciągu roku. To też może świadczyć o tym, ta nawrotowość zapaleń ostrych ucha, że mamy do czynienia z zaburzeniami wentylacji. I tutaj jednym z postępowań może być także zabieg. Czy zawsze jest to zabieg polegający na drenażu? Niekoniecznie, bo jakby istotą zabiegu takiego jest to, że chcemy, że jakby nakłuwamy bądź nacinamy błony bębenkowe, powodujemy ewakuację, odessanie tego płynu zalegającego w uszach po to, aby uszy odblokować, aby nie było tam już tego płynu. Natomiast to operator decyduje tak naprawdę, czy zabieg powinien być połączony z drenażem, czy też nie. Zależy to głównie od konsystencji tego płynu oraz warunków w uszach, które zostaje operator. Operator najlepiej jest w stanie ocenić w trakcie zabiegu, czy jest ryzyko, iż płyn będzie nawracał w tych uszach, czy też nie będzie nawracał, i to operator decyduje, czy pozostawia zabieg na etapie tympanotomii, czyli nacięcia, oczyszczenia uszu, i tak zostawiamy wtedy błony bębenkowe, które się nam zrastają, zamykają w tym miejscu, czy też konieczny będzie drenaż. W przypadku, gdy ten płyn jest gęsty, ciągnący,
kiedy jest go dużo, kiedy operator widzi, że są już, że istnieje pewne ryzyko, że ten płyn zalegał bardzo długo i że mogą tam w przyszłości zrobić się jakieś konsekwencje powikłania, wtedy operator decyduje o założeniu drenów do ucha. To są takie małe szpuleczki, które ja mam, może zaraz pokażemy na slajdzie, jeżeli będziemy mieć czas. W każdym razie są to małe takie szpuleczki, które mają kołnierz jakby z dwóch stron, po środku mała rurka i jeden kołnierz się wsuwa za błonę bębenkową, drugi jest przed błoną bębenkową, a w środku jest rureczka, która zachowuje światło po to, aby wentylować ucho, żeby tam dostawało się do powietrza i żeby ucho mogło się wygoić. I to jest właśnie drenaż. I tak jak mówię, zależne decyzja o tym, czy zabieg połączony będzie z drenażem, czy nie, jest głównie decyzją operatora. Przy czym proszę pamiętać, że zawsze też w takiej sytuacji musimy sprawdzić migdałek, bo ponieważ często ten migdałek jest tym głównym problemem, to ten zabieg często jest połączony z adenotomią, czyli z usunięciem migdałka również. Czy dreny wypadają same, czy trzeba je usunąć operacyjnie? Jak długo dreny utrzymują się w uchu? I co zrobić, gdy dreny ciągle wypadają nam i trzeba je robić ponownie? To także jakby o tym, jaki rodzaj drenu będzie zastosowany, decyduje operator. Generalnie możemy powiedzieć, że w przypadku, gdy operator jakby w trakcie zabiegu, weźmy takie podejrzenie, że płyn, który jest w uchu i który jest usuwany w trakcie zabiegu, kiedy zobaczy, że jest to płyn rzadki, że ryzyko nawrotów będzie mniejsze, ale jednak zastosuje dren, to stosuje się często tak zwane dreny krótkoterminowe. Niektóre dreny się utrzymują do 3 miesięcy, inne 3 do 6 miesięcy, ale są też takie dreny, które z racji nawracających problemów, wypadających drenów, bardzo jakichś dużych zmian w obrębie jamy bębenkowej, która sprawia, że ten płyn, który się tworzy, jest bardzo gęsty i że jest ryzyko nawrotu. Oraz u dzieci, które mają nawroty zapaleń uszu z powodu innych sytuacji, takich chociażby jak stany po rozszczepie podniebienia, po plastyce rozszczepu podniebienia, kiedy podniebienie ma nieco ograniczoną ruchomość, co sprzyja nawrotom zapaleń uszu. U dzieci z zespołem Downa, czyli z trisomią, to często jest tak, że ta nawrotowość sprawia, że no nie możemy za każdym razem, kolejny raz nacinać błony bębenkowej i ponownie wkładać tam drenów. Wtedy operatorzy często stosują tak zwane dreny długoterminowe, czyli takie, które będą nawet do 2 czy 3 lat w uszach, po to, aby właśnie uniknąć konieczności wykonywania tych zabiegów zbyt często w sytuacji, gdy mamy jakieś problemy z wysięgiem właśnie. Ale to tak jak mówię, to się zdarza głównie u dzieci z wadami wrodzonymi twarzoczaszki, z dzieci po rozszczepach, z trisomią, czyli gdzie ewidentnie te skłonności do nawrotu wysiękowych zapaleń uszu są dużo większe niż w przypadku innych dzieci. Panie doktorze, pytanie, które bardzo często trafia się na różnych grupach, głównie na Facebooku. Czy w uchu zawsze widać dreny? Czy po operacji zaglądamy dziecku do ucha? Jeśli tak, to jakim otoskopem? Czy wystarczy najzwyklejszy z Allegro? Jak kontrolujemy drożność drenów? Pytania rodziców z grup. Co pan na to? Dużo pytań. Generalnie tak. Zasada jest taka, że oczywiście, jeżeli już dziecko ma zastosowany drenaż, to oczywiście zaglądamy do tych uszu, ale mówię zaglądamy, to znaczy my lekarze, dlatego że my musimy jakby obserwować to, co dzieje się z drenami i z uchem dziecka po zabiegu. W związku z tym dziecko powinno co 2-3 miesiące jednak udać się, nawet jeżeli się nic nie dzieje, to trzeba się udać do lekarza, laryngologa czy audiologa, który do tych uszu zajrzy. Z kilku powodów. Po pierwsze, musimy zobaczyć, co dzieje się w uchu, czy dren cały czas jest na miejscu, czy pełni swoją funkcję, czy przypadkiem nie wypadł, bo zdarzają
się sytuacje, że w momencie, kiedy dziecko trafia do nas na wizytę, zaglądamy do ucha i stwierdzamy, że dren nie jest już w błonie bębenkowej, jest już wydzielony i leży na przykład przyklejony włoszczyną do skóry przewodu słuchowego zewnętrznego, a więc musimy to, ten moment wyłapać, kiedy już drenu w błonie nie będzie. Mało tego, musimy ocenić, czy ten dren, skoro już wypadł, czy w uchu sytuacja jest w tej chwili już, że tak powiem, prawidłowa i czy miejsce po drenie, czyli ta perforacja, w której dren był umieszczony, czy ona uległa zamknięciu, bo dopiero wtedy, kiedy wiemy, że ucho jest zamknięte, że nie ma już ponownie wysięku, że błona bębenkowa wygląda prawidłowo, to w takiej sytuacji oczywiście możemy powiedzieć, że doszło do wyleczenia i na przykład powiedzieć dziecku i rodzicom, że można już, że tak powiem, standardowo na przykład postępować, jeśli chodzi o mycie głowy i tak dalej, bo dreny zawsze są tym takim momentem, kiedy musimy uważać, żeby głowy i uszu nie moczyć. Więc na pewno tak, trzeba nadzorować dreny. Oczywiście rodzice mogą sobie delikatnie zajrzeć. Czasami kształt przewodu sprawia, że osoba bez doświadczenia nie może, jakby nie zobaczy tych drenów. Dlatego też najlepiej jest po prostu udać się do pediatry, który ma otoskop i zajrzy, oraz co jakiś czas regularnie w ramach opieki pooperacyjnej i kontroli pooperacyjnych, żeby zajrzał jednak laryngolog. I po to się właśnie te kontrole robi. Panie doktorze, mieliśmy mówić o dzieciach z niedosłuchem, więc moje pytanie kolejne to, czy dziecko aparatowane może mieć dren? Bo no dren i później drugie pytanie, co z tym aparatem? Czy nosimy wtedy aparat, czy nie nosimy aparatu? No bo jednak dren, jak to tutaj rozwiązać? Znaczy tak. Jak mamy sytuację, że dziecko ma niedosłuch odbiorczy, to znaczy niedosłuch, który jest wskazaniem do noszenia aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne, to oczywiście jest to kluczowy rodzaj interwencji, który zapewni dziecku mimo niedosłuchu rozwój mowy. W związku z tym absolutnie aparat nosić trzeba. Natomiast czasami zdarza się, że także u dziecka aparatowanego dojdzie do zmian wysiękowych w uszach, czyli trzeba zrobić ten na przykład zabieg drenażu. I teraz tak, problem polega wówczas na tym, że mamy jakby dwa miejsca powstawania niedosłuchu u dziecka z niedosłuchem odbiorczym i z płynem wysiękowym, bo jednym problemem czy miejscem, gdzie jest niedosłuch, gdzie powstał niedosłuch, jest ślimak, czyli tam, gdzie są komórki słuchowe, i wówczas, kiedy dziecko ma upośledzoną funkcję na przykład ślimaka, niedosłuch odbiorczy, nosi aparat po to, żeby wzmacniać dźwięki i żeby rozwijać mowę mimo tego niedosłuchu. Aparat natomiast będzie dawał korzyść tylko wtedy, gdy jest prawidłowo zachowany układ przewodzący, to znaczy ucho środkowe będzie funkcjonowało prawidłowo. Proszę sobie teraz wyobrazić, że dziecko, które nosi aparat, ma wysięg w uchu. Jakby na drodze przechodzenia dźwięków od świata zewnętrznego do ucha wewnętrznego stoi kolejna bariera, czyli ten wysięg właśnie. I w tej sytuacji korzyść z aparatu może być dużo gorsza, dlatego że aparat jest dostosowany swoimi ustawieniami do wyjściowego niedosłuchu odbiorczego. Jeżeli na to nałoży się jeszcze płyn, to powoduje, że ten niedosłuch jest większy. W związku z tym u dzieci z niedosłuchem odbiorczym, jeżeli wysięg się pojawia i są wskazania, żeby wykonać drenaż, taki drenaż trzeba wykonać. Oczywiście sam fakt posiadania jakby obecności drenów jest czymś, co sprawia, że w przypadku, gdy jednocześnie musimy nosić aparaty, musimy o to ucho troszeczkę bardziej dbać. Często stosuje się wkładki ażurowe, które zapewniają wentylację. Robimy czasami przerwy w noszeniu tego aparatu, na przykład zdejmujemy go na noc po to, żeby ucho się wentylowało, ale to dla tego dziecka, które ma taką sytuację, koincydencji tych dwóch rzeczy, jest niezwykle ważne, bo tak jak mówię, gdybyśmy nie wykonali drenażu, nie wyleczyli tego ucha, to ten stan obecności wysięku może powodować, że korzyść z aparatów będzie gorsza i dziecko będzie się nam gorzej rozwijało, jeśli chodzi o mowę. Więc reasumując, tak, trzeba też czasami zastosować drenaż u dzieci aparatowanych właśnie z tych powodów, o których mówię. Panie doktorze, a czy podobnie jest w przypadku dzieci implantowanych? Implant działa na nieco innej zasadzie, to znaczy implant stosuje się wtedy, gdy mamy do czynienia z niedosłuchem głębokim lub całkowitą głuchotą i
jakby istota działania aparatu w stosunku do implantu jest troszkę różna. Aparat wzmacnia dźwięki, przekazując je poprzez nasz własny system przewodzenia dźwięków do aparatu odbiorczego, czyli do ślimaka. W przypadku implantu mamy taką sytuację, że mamy odbiornik, procesor mowy i elektrodę, która jest wszczepiona do ślimaka, czyli jakby zastępujemy nasz słuch słuchem tym powstającym dzięki implantowi. Czyli krótko mówiąc, implant niejako omija to ucho środkowe i jakby pojawienie się płynu wysiękowego nie wpływa na drogę tego dźwięku do ucha wewnętrznego, do implantu. Tak? Czyli krótko mówiąc, tutaj nie pogarsza to jakby samego funkcjonowania implantu, natomiast wysiękowe zapalenia uszu, czyli te sytuacje, kiedy mamy płyn wysiękowy w uszach, to też są stany zapalne i tutaj u tych dzieci z kolei musimy dbać. I pan doktor się nam znowu zawiesił. Agnieszko, Pola miała dreny i miała problemy z wysiękami. Jak to wyglądało w praktyce? Czy Pola miała perforację błony? Miała perforację błony chyba dwa razy, ale wcześniej to już jak dreny wypadły. Jak miała dreny, no to wtedy jeszcze nie, ale miała często to właśnie płyn w uszach i musieliśmy rezygnować z aparatów, też zmienialiśmy często wkładki. Próbowaliśmy jak najbardziej zrobić wszystko, żeby to ucho się wentylowało. Dlatego właśnie, tak jak pan doktor tu wspomniał, wkładki ażurowe z dodatkową wentylacją, taką dziurką w środku, są niezbędne przy drenach i przy wysiękowym zapaleniu ucha u dzieci, które noszą aparaty. Kiedy skierowano was na drenaż? Od razu praktycznie po diagnozie, bo Poli stwierdzono wysiękowe zapalenie uszu razem z diagnozą niedosłuchu i to było w styczniu, a w kwietniu miała dreny. Już założone pierwszy raz i potem przy wszczepie implantu ślimakowego kilka miesięcy później te dreny już wypadły, jak się okazało, podczas operacji i miała redrenaż jednego ucha, a na drugim miała implant. Czy były sytuacje, kiedy Pola dłużej nie mogła nosić aparatów i jak wyglądała wtedy komunikacja z nią? Znaczy, u Poli to jest trochę trudniejsza sytuacja, ponieważ ona urodziła się głucha, nie miała reakcji, korzyści z aparatów, więc ciężko to stwierdzić, natomiast kiedy ta ropa jej wylatywała z tego ucha, wtedy zawsze byliśmy u lekarza, dostawała antybiotyk i kropelki, no i wtedy trzeba było ucho wentylować i aparatu nie można było nosić. I praktycznie dopóki aparatów się, że tak brzydko powiem, nie pozbyła do końca, czyli nie miała dwóch implantów, to cały czas ten wysięk nawracał i te problemy z uszami były. Dziękuję Ci, Agnieszko, za Twoje tutaj doświadczenia. Zerkam na nasz czat i tutaj Pani Marzena pyta, czy każde zapalenie ucha leczy się antybiotykiem? Pani doktor, bo pierwszy kontakt to jest Pani jednak tutaj tak, z tymi rodzicami. I tutaj Pani wspomniała na początku, że obserwujemy i dopiero po jakimś czasie... To jest tak, jak powiedziałam, większość infekcji, czyli 80% to będą infekcje wirusowe. Wiemy, że wirusów nie leczymy antybiotykami, wirusy leczymy objawowo, czyli włączamy najczęściej taki najbardziej popularny ibuprom, czyli lek przeciwzapalny. Jeżeli chodzi o wskazania do antybiotykoterapii, to tak jak wspominałam na samym początku, jeżeli mamy dziecko poniżej 6 miesiąca z zapaleniem ucha, włączamy antybiotyk. Jeżeli mamy dzieci starsze z obustronnym zapaleniem ucha, to również włączamy antybiotyk. Patrzymy też na objawy ogólne, czyli jeżeli dziecko ma bardzo charakterystycznymi objawami ostrego zapalenia ucha, jest właśnie bardzo nasilony ból, który potrafi wybudzić dziecko w nocy. Jeżeli mamy dziecko, które jeszcze nie mówi, no to będzie niespokojne, będzie po prostu płakało. Takie bardzo nasilone objawy z wysoką gorączką, przypominam, że gorączka jest powyżej 38,3, z wysoką gorączką, mogą też skłonić lekarzy do tego, żeby włączyć antybiotyk. Co więcej, no staramy się jak najbardziej opóźnić podawanie tego antybiotyku, jeżeli te objawy są lekkie na przykład, czyli nie jest obustronne zapalenie uszu, jeżeli ten ból nie jest taki nasilony, jeżeli błona bębenkowa jest tylko tak jakby zaczerwieniona, nie prześwieca przez nią ropna treść, no to staramy się obserwować, dlatego że
jak wiemy, nasila się antybiotykooporność. Coraz więcej szczepów bakterii jest opornych na antybiotyki, więc im mniej, tym lepiej. Oczywiście, jeżeli to jest konieczne, nie dyskutujemy. Często też jest tak, że u tych niemowląt, które mają zapalenia uszu, pojawiają się wymioty i tutaj wtedy też jest trudno podać antybiotyk doustnie. No to wówczas takie dzieci kierowane są do szpitala na antybiotykoterapię dożylną. Ale mówię, większość infekcji jest wirusowych, bo należy o tym pamiętać u dzieci, więc zaleca się, no mówię, lekarz ogląda błonę bębenkową, sprawdza, jakie są objawy ogólne i decyduje, czy ten antybiotyk włączyć, czy nie. Bo też tak naprawdę mówi się, że jeżeli te najnowsze badania mówią, że jeżeli włączymy antybiotyk od razu, to tak jakby objawy u dziecka są tak jakby o jeden dzień może krótsze, czyli a z kolei antybiotyki też mają działanie niepożądane, nie tylko antybiotykooporność, no ale wpływają na cały organizm, na florę bakteryjną, tą naszą dobrą tak zwaną, więc nie każde, oczywiście absolutnie nie każde zapalenie ucha leczy się antybiotykiem. Do pytań z czatu wrócimy i do naszych pytań tutaj, które przygotowałam do Państwa, ale chciałabym Panią Małgosię zapytać o kwestię uszu, bo zastanawia mnie, jaki wpływ na rozwój mowy mogą mieć problemy z uszami u dzieci. Wiadomo, że no jak dziecko gorzej słyszy, słabiej słyszy, jest aparatowane, no to może nie dosłyszeć niektórych rzeczy, ale chciałabym poznać Pani zdanie na ten temat. Oczywiście, jak najbardziej. To słyszenie jest bardzo mocno ograniczone. W przypadku dzieci aparatowanych, czyli tutaj mówimy o niedosłuchu odbiorczym, płyn w uszach ma ogromny wpływ, ponieważ ten sygnał akustyczny, który musi się przedostać przez ucho środkowe, a w nim właśnie jest płyn, nie będzie się przedostawał w takim natężeniu, jak powinien. I jest zaburzone przewodzenie i tam, gdzie sygnał powinien być wzmocniony i odebrany, to po prostu jest zaburzone. W związku z czym, jeżeli mówimy o bardzo malutkich dzieciach, to nie będą w stanie rozwinąć swojej mowy na tyle, ile będziemy tego oczekiwać oczywiście. Jeżeli chodzi o starsze dzieci, to ta mowa będzie bardzo mocno niewyraźna i będzie to bardzo mocno ograniczało jej rozwój. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, widzę, że Pan nam tutaj jakieś obrazki załącza. To ja, przepraszam. To nie ja. Przepraszam, to nie ja. Już wyłączam. Zapowiadam, że będą slajdy. Zastanawia mnie takie hasło ear popper. Co to takiego i czy może nam pomóc przy płynach w uszach? Ear popper to jest takie urządzenie, które stosuje się, przykładając do nosa, które wytwarza jakby nadciśnienie powietrza po to, żeby wdmuchiwać to ciśnienie powietrza do nosa i do trąbki słuchowej. Jak powiedzieliśmy sobie chyba na samym początku, tym, co doprowadza do pojawiania się wszelkich zaburzeń dotyczących wentylacji ucha, są sytuacje, które doprowadzają do takiego zwężenia trąbki słuchowej, czyli zmniejszonego przepływu powietrza przez trąbkę słuchową ze strony nosa do ucha środkowego, co powoduje, że ta trąbka słuchowa, jak jest zbyt wąska, nie jest w stanie wyrównywać ciśnień w uchu. To z kolei powoduje, że w uchu wytwarza się podciśnienie doprowadzające do powikłań, chociażby w postaci najpierw wciągnięcia błony bębenkowej, takiego jej wessania, a potem do tworzenia się wysięku bądź przesięku, czyli takiego płynu w jamie bębenkowej. Ear popper, podobnie jak inne urządzenia, takie baloniki, to jest coś, co ma doprowadzić do zwiększenia ciśnienia w tej trąbce słuchowej, jej rozszerzenia po to, aby poprawić wentylację. W pewnych sytuacjach to ma zastosowanie i może pomóc, natomiast to najczęściej się dzieje wtedy, jakby ma sens takie rozszerzanie trąbki słuchowej za pomocą tego ciśnienia, ma sens wtedy, kiedy mamy do czynienia z taką pierwszą fazą zaburzeń funkcji trąbki słuchowej, kiedy jest ona zwężona, ale jeszcze nie ma płynu wysiękowego.
lub wtedy, gdy mamy płyn wysiękowy, ale nie w fazie ostrej i dziecko nie ma jakiegoś ewidentnego kataru w nosie. Dlatego, że z kolei za pomocą tego typu urządzeń można też, kiedy stosuje się je w nieodpowiednim momencie, doprowadzić do tego, że wydzielina z nosa pod wpływem ciśnienia zostanie wepchnięta do trąbki słuchowej, a co za tym idzie i do ucha. A ponieważ środowisko naszej jamy nosowej nie jest środowiskiem sterylnym, w ten sposób możemy wepchnąć wirusy czy też bakterie do trąbki słuchowej. Dlatego też ja uważam, że tego typu urządzenia powinny być zastosowane tylko wtedy, kiedy lekarz je zaleci i dokładnie wytłumaczy, kiedy można je zastosować. W innych wypadkach przestrzegam przed tym, żeby nie stosować na tak zwaną własną rękę. Alternatywą do takich rzeczy są inhalacje, są specjalne rodzaje inhalacji, ale te wykonujemy już w placówkach medycznych. Są to inhalacje AMSA, dzięki którym wprowadzamy aerozol pod ciśnieniem z lekami do ucha środkowego, ale to też się już odbywa na zlecenie lekarzy. Także tak mógłbym odpowiedzieć na temat tego, czym jest taki ear popper, ale też jakby chciałbym zaznaczyć, że trzeba go zastosować umiejętnie i nie w każdej sytuacji, tylko i wyłącznie na zalecenie i pod kontrolą lekarza. Panie doktorze, tutaj takie kolejne pytanie, które gdzieś tam pojawiało się na grupach. Jaki musiał i czy w ogóle musiał być odstęp pomiędzy wypadnięciem drenów a założeniem kolejnych? Na przykład mój syn miał dreny w piątek, mu pani doktor wyjęła dreny. No i teraz co będę miała dalej? Aż się boję, szczerze mówiąc, bo on to cały czas ma problemy właśnie z uszami. Mm-hmm. To znaczy też nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, jaki czas musi minąć. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że założenie drenu jest jakąś ingerencją w błonę bębenkową. To jest sytuacja, kiedy naruszamy ciągłość błony bębenkowej po to, żeby założyć dren. Jeżeli dren wypada, no to oczywiście musimy, wszystko zależy od tego też, kiedy on wypadł, jak szybko wypadł, jak dużo czasu minęło od momentu założenia drenu, ale generalnie lekarz, laryngolog musi wtedy oceniać, przez jakiś czas obserwować to ucho, zobaczyć, jaka jest sytuacja. Czyli krótko mówiąc, czy wypadnięcie drenu wiąże się z tym, że nie doszło do zamknięcia błony bębenkowej, czy też ta błona bębenkowa się zamknęła, więc na to potrzeba troszkę czasu, żeby to zaobserwować. Czy mamy w związku z wypadnięciem drenu jakieś ostre objawy, jakieś objawy bólowe, wyciek z ucha, więc to też wymaga absolutnie kontroli u lekarza. Jeżeli natomiast stwierdzamy, że dren wypadł, to czasami nie ma potrzeby zakładania go ponownie, bo mógł wypaść w miarę wcześnie, ale wcale nie jest powiedziane, że ten wysięg będzie ponownie nawracał, więc na pewno to ucho musi być pod kontrolą laryngologa i obserwowane, bo jeżeli płyn wysiękowy nie będzie nawracał, ucho będzie funkcjonowało prawidłowo, no to wskazań do ponownego drenażu nie będzie. Ale jeżeli takie wskazania się pojawią, no to też decyduje o tym lekarz, o tym, czy ponownie zrobić dren i czy błona bębenkowa, jej stan pozwala na to, aby ponownie założyć dren, jeżeli tak, to jaki, ale także lekarz decyduje, kiedy należy to zrobić. Więc podejrzewam, że w takiej sytuacji będzie pewnie próba znowu jakiegoś leczenia, obserwacji, oceny stanu błony bębenkowej i dopiero po jakimś czasie będzie podjęta decyzja, czy taki redrenaż jest konieczny, czy nie. A więc nie ma tu jednoznacznego takiego czasu, który można powiedzieć, że po tym czasie już się powinno albo już można robić. To wszystko zależy od indywidualnych przypadków. Tak jak wspomniałem, są sytuacje, gdzie przy wielokrotnych drenażach i ich wypadnięciu po raz kolejny, wtedy, gdy zwiększa się ryzyko, że będziemy musieli ponownie zastosować drenaż, w trosce o stan błony bębenkowej, żeby nie doprowadzić do jej osłabienia czy jej zwłóknień nadmiernych, zaleca się w pewnym momencie już stosowanie tych tak zwanych długoterminowych drenów. Zawsze decyduje o tym laryngolog prowadzący. Czy po drenażu możemy wykonywać takie badania jak tympanometria, ABR? Po drenażu możemy wykonywać ABR. Czasami są sytuacje takie, że nawet bezpośrednio po zabiegu drenażu, kiedy uszy są oczyszczone z wysięku, w czasie tego samego na przykład znieczulenia wykonujemy ABR-y. Wtedy te badania ABR, ponieważ badanie ABR ma nam głównie pokazać, czy mamy do czynienia z jakimś niedosłuchiem odbiorczym, czy też nie,
jest to o tyle dobry moment, że nie mamy wysięku w uszach i w momencie, kiedy robimy badanie ABR, które polega na podawaniu dźwięków do ucha, tutaj nie ma przeciwwskazań, żeby na uchu, które zaopatrzone jest w dren, żeby wykonać takie badanie. Także wykonać można i często tak robimy, żeby zdiagnozować, jaki jest tak naprawdę niedosłuch u dziecka. Szczególnie, jeżeli dziecko trafia do nas z podejrzeniem niedosłuchu mieszanego, to znaczy, gdy podejrzewamy, że jest jakiś element niedosłuchu odbiorczego, czyli uszkodzenie w ślimaku, oraz gdy dziecko ma płyn wysiękowy, wtedy jest nam trudno w pierwszym kontakcie zdefiniować, jak rozkłada się ten niedosłuch, czy jest bardziej większy odbiorczy i tak dalej. Krótko mówiąc, po drenażu wykonanie ABR-ów jak najbardziej często nam bardzo mocno pomaga i rozstrzyga co do kwestii słuchu. Jeżeli chodzi natomiast o tympanometrię, badanie tympanometryczne jest badaniem, które polega na podawaniu ciśnienia do ucha i ono bazuje też na badaniu między innymi elastyczności błony bębenkowej. W związku z tym w momencie, kiedy mamy dreny, badanie takie jest trudno wykonać, dlatego że nie dochodzi do momentu uszczelnienia błony bębenkowej. W związku z tym takie badanie nie przynosi nam większych informacji w tym momencie, kiedy są założone dreny. Czasami takie badanie może lekarzowi powiedzieć tylko, jaki jest stan szczelności drenów, ale co do zasady w takim momencie, gdy są dreny, to badanie nam generalnie nie wychodzi, nie jest miarodajne. Może posłużyć tylko lekarzowi do oceny szczelności drenów. Dziękuję. Zerkam na nasz czat i tu pojawiło się sporo pytań. Ja wrócę do nich jeszcze na końcu, bo już czas nas mocno goni, a mam jeszcze tutaj kilka pytań do pani doktor i do pana doktora, bo chciałam poruszyć też temat perforacji błony bębenkowej, bo takie rzeczy także się zdarzają. Pani doktor, czy często spotkała się pani z perforacją błony w gabinecie i co pani wtedy robiła w takiej sytuacji? To znaczy często było tak, że rodzic przychodził i mówił, że na poduszce jak dziecko wstało, no to była po prostu plama, że była ropa. No i to jest też wskazaniem do wdrożenia antybiotykoterapii po prostu. Jakie są objawy perforacji błony, panie doktorze, oprócz tych, które wspomniała pani doktor, i kiedy może dojść do perforacji błony bębenkowej? Ten objaw, o którym pani doktor wspomniała, jest zdecydowanie najczęstszym. Rodzice to tak sygnalizują. Często właśnie pojawia się jakiś wyciek właśnie z ucha, który zauważają rodzice na kocyku, na poduszce. Co jest charakterystyczne, czasami jest tak, że takie pojawienie się wycieku, czyli coś, co wskazuje na obecność, może wskazać na obecność perforacji, wiąże się często z tym, że objawy, które były bardzo ostre, czyli silny ból ucha, gorączka, po takiej perforacji i wydostaniu się treści ropnej dość szybko się zmniejszają, łagodzą na tyle, że dziecku się poprawia samopoczucie, kondycja, zmniejsza się ból i tak dalej. I to jest taka sytuacja, zarówno pani doktor, jak i ja mówimy o takiej sytuacji, gdzie w przebiegu ostrego zapalenia ucha wskutek gromadzenia się płynu jest czasami tego płynu tak dużo, że on powoduje samoistną perforację błony bębenkowej, czy też treść ropna powoduje samoistną tą perforację. I teraz oczywiście leczenie antybiotykowe, kontrola ucha, ponieważ perforacja jest bardzo duża szansa, że ona się zamknie, błona bębenkowa się zregeneruje, ale żeby tak się stało, trzeba zapewnić tkankom błony bębenkowej właściwe warunki, to znaczy nie może tam być stanu zapalnego ropnego. W takich warunkach wzrost prawdopodobnie by nie nastąpił. Więc trzeba dokonać takiego leczenia, czyli antybiotykoterapii, jak pani doktor wspomniała. Oczywiście dobrze jest obejrzeć i skierować takie dziecko też do laryngologa, bo będziemy musieli potem nadzorować, czy nastąpiło zamknięcie błony. Czasami perforacja następuje też nie w stanach ostrych, czyli na przykład przy dużej ilości wysięków w uchu, kiedy dziecko nie ma ostrego zapalenia ucha, ale duża ilość wysięków w uchu powoduje duży napór na błonę bębenkową i też nagle pojawia się wyciek z ucha.
No i mogą być perforacje też niestety takie związane z działaniem zewnętrznych czynników, związane z urazem chociażby, czy z nieumiejętnym korzystaniem, z jakby nieumiejętną higieną ucha, korzystanie z patyczków i tak dalej. Niestety takie sytuacje też spotykamy. Panie doktorze, jak długo goi się pęknięta błona bębenkowa? To jest różnie. U dzieci na szczęście w takich sytuacjach, o jakich mówimy z panią doktor, dosyć szybko wdrażana jest antybiotykoterapia. W związku z tym ja na przykład kontrolując dziecko po 7-10 dniach widzę, że ucho jest już bez treści ropnej, błona jest zamknięta. Należy oczywiście zakładać, że ona w tym miejscu jest jeszcze troszkę słabsza, więc tutaj trzeba ją potem jeszcze obserwować. Ale często jest tak, że już po tygodniu, dwóch widzimy, że nie ma jakby śladu po perforacji, jeżeli była mała, szczelinowata gdzieś w części centralnej tak zwanej. Natomiast jakby też czas obecności perforacji i to, czy ona się zamknie, czy nie, też w dużej mierze zależy od jej wielkości, od tego, w jakich warunkach powstała i w jakiej części błony się znajduje. Najbardziej boimy się tych perforacji, które są zlokalizowane przy brzegach błony bębenkowej, szczególnie w przewlekłych procesach zapalnych, dlatego że takie brzeżne perforacje mogą w przyszłości być miejscem powstawania powikłań w postaci perlaka, ale to przy takich już rzeczywiście przewlekłych przebiegach stanów zapalnych. Najczęściej małe perforacje szczelinowate zamykają się dość szybko. Panie doktorze, jakie zagrożenie niesie za sobą perforacja błony bębenkowej u dzieciaków aparatowanych i implantowanych? Generalnie błona bębenkowa jest strukturą, która powinna być zamknięta. Oczywiście drenaż jest takim wyjątkiem, kiedy my zachowujemy otwartość błony bębenkowej po to, aby ona się wentylowała, żeby ucho się goiło. Natomiast generalnie perforacja jest po prostu dodatkowym miejscem, dodatkowymi wrotami infekcji, które mogą przechodzić do ucha środkowego. Krótko mówiąc, wszelkie zanieczyszczenia, woszczyna, jakieś pyły wpadające z zewnątrz do ucha mogą dostawać się do jamy ucha środkowego, co oczywiście zwiększa ryzyko infekcji. To jest jedno z takich ryzyk. Drugie ryzyko jest takie, że błona bębenkowa z perforacją i ucho z perforacją w błonie może bardziej gwałtownie zareagować na zmiany temperatur. Nie wiem, dostająca się tam woda powoduje, że oprócz ryzyka infekcji oczywiście może dojść do powstawania zawrotów głowy, ponieważ ucho jest bardzo wrażliwe na zmiany temperatury i jeżeli woda o temperaturze niższej od temperatury ciała lub wyższej, czy w ogóle sam fakt objętości pojawiającej się w uchu środkowym i napieraniu na ucho wewnętrzne może powodować, że mogą się pojawić jakieś zawroty, co też może być ryzykowne, bo mamy wtedy no, szczególnie gdy dziecko na przykład byłoby w basenie, prawda, może dojść do zachwiania równowagi i tak dalej, co jest sytuacją oczywiście stwarzającą jakieś ryzyko. A zatem ucho z perforacją wymaga zdecydowanie szczegółowej kontroli, regularnej opieki lekarza laryngologa, który w umiejętny sposób będzie doglądał, czyścił to ucho, no a w pewnych sytuacjach to wymaga dalszego działania operacyjnego, ale to pewnie nie jest czas na dzisiejszy webinar, ale ale są sytuacje, kiedy perforacje... Tak, musimy wtedy oczywiście leczyć operacyjnie, ale to tak jak mówię, inny temat przy przewlekłych zapaleniach ucha środkowego ropnej. Panie doktorze, wspominał Pan o wodzie. Czy dziecko z perforacją błony powinno moczyć głowę, myć głowę, korzystać z basenów? Zdecydowanie z tych powodów, o których mówiłem i z tych ryzyk, które niesie ze sobą obecność perforacji, powinniśmy unikać moczenia tego ucha. Generalnie odradzamy wszelkie... Pan doktor nam się zawiesił ponownie. Halo, halo? Jesteśmy, czekamy na Pana. Tak, a czy mnie słychać? Czy mnie słychać? Tak, słychać. Dobrze, to tak jak mówię, z tych powodów, o których wspominałem, powinniśmy unikać zanurzania głowy, nurkowania i tak dalej.
W sytuacjach takiej higieny codziennej można zastosować jakieś zatyczki do uszu. Czasami stosuje się taki nawet do umycia głowy, taki prosty sposób, że szczególnie u dzieci z drenami na przykład, namaczamy watę, zwitek waty parafiną ciekłą, która odciskamy tak, aby ta watka była w miarę sucha, ale tłusta, i na czas na przykład lekkiego mycia głowy zatykamy to ucho. Ale generalnie proszę nie traktować tego jako coś, co całkowicie zabezpiecza ucho i umożliwia nam w pełni korzystanie z wody. Ta ostrożność w korzystaniu z wody jest zalecana zawsze, tak długo jak jest dren, czy też jak jest perforacja w uchu. A co z płatkami przeciwwodnymi, które są polecane na przykład w przypadku drenów, jak przy perforacji błony? Też można to stosować, bo właściwie tutaj w sensie jakby działania tych wkładek sytuacja perforacji czy sytuacja drenu jest właściwie bardzo podobna. Chodzi o to, aby do ucha środkowego nie dostała się woda. Więc takie wkładki możemy stosować. Niektóre wkładki są indywidualnie przygotowywane, inne nie. Ale generalnie rzecz biorąc można to zastosować, przy czym znowu to jest po to, aby nie doleciała tam do środka woda do ucha środkowego, ale też nie zwalnia nas to z tego, że musimy bardzo uważać z tymi uszami. I krótko mówiąc, zastosowanie takiej wkładki też nie umożliwia nurkowania, kąpania się, skoków na główkę i tak dalej. To absolutnie jest przy perforacji i przy drenażu zabronione. Panie doktorze, kolejne pytanie takie z grupy, które znalazłam. Czy pęknięty bębenek i perforacja błony to to samo? Pęknięty bębenek to takie popularne i potoczne określenie. Tak, bębenkiem nazywa się potocznie błonę bębenkową. Pęknięty bębenek i perforacja to jest to samo. Perforacja z łacińskiego perforare, czyli dziurawić. Perforacja oznacza po prostu nieszczelność w błonie bębenkowej, brak ciągłości błony w danym miejscu. Tak, to jest to samo. I jeszcze ostatnie pytanie, które przygotowałam do Pana. Tympanoskleroza. Często martwi rodziców, nie wiedzą co to jest, denerwują się, mówią, że coś białego dziecku w uchu powychodziło, bo to tak troszkę wygląda. Słyszałam też od jednego rodziców, że to wygląda trochę jakby ucho pleśniało. Także chciałabym zapytać Pana o to, czym jest tympanoskleroza, martwić się tym, czy jednak nie? Poprzez tympanosklerozę, tympanum to jest ten bębenek właśnie, czyli błona bębenek. I pan doktor nam się znowu, pan doktor dzisiaj płata nam tu jakieś psikusy. Do tej pory nam się to nigdy nie zdarzyło. Jeszcze. Czy pan doktor do nas jeszcze wróci? Ja jestem, halo? Czy mnie jesteśmy, słuchasz? Jesteśmy. Dobrze, naprawdę nie robię tego celowo. Może jakiś problem z internetem tutaj u mnie. To ja tylko wspomnę, tympanoskleroza jest to taka sytuacja, którą spotykamy często, jest to dość szerokie w ogóle pojęcie, dlatego że możemy mieć bardzo różne stopnie jakby tympanosklerozy. Ja podejrzewam, że w naszych pytaniach pojawia się głównie wątek takich właśnie białych zwapnień w błonie bębenkowej, które pojawiają się u dzieci po drenażu. U nie wszystkich, u niektórych dzieci po drenażu. Nasze tkanki w momencie, kiedy się goją po jakiejkolwiek ingerencji, często ulegają zwłóknieniu w tych miejscach, są to pewne naturalne procesy naprawcze w naszym organizmie i w niektórych miejscach gromadzą się tam jony wapnia, czyli powstają takie białe płytki tympanosklerotyczne. I te płytki tympanosklerotyczne są efektem gojenia. U niektórych osób ta skłonność do ich tworzenia jest większa, u niektórych mniejsza. Jeżeli są to pojedyncze płytki, takie w kształcie takich półksiężycy, często jakichś kropek w błonie bębenkowej, ale obejmują tylko jej fragment, blisko miejsca, gdzie był dren, to nie należy się tym przejmować, to jest wyraz, taki ślad, jakby blizna po tym, że błona bębenkowa wskutek gojenia wytworzyła takie miejsce. Natomiast generalnie nie wpływa to na jakość słuchu i oczywiście za każdym razem, kiedy badamy ucho po drenażu, zwracamy uwagę na to, czy ta tympanoskleroza, czy ten miejsce zwapnienia w błonie są ograniczone do jakiegoś jednego miejsca.
W niektórych sytuacjach zdarzają się takie momenty, ale to najczęściej istnieje pewna predyspozycja osobnicza, kiedy ta tympanoskleroza może obejmować większe części błony bębenkowej, ale to się zdarza na szczęście rzadko i w takich przebiegach typowych u dzieci po drenażu, na ogół te płytki tympanosklerotyczne czy te białe zwapnienia nie są niczym szkodliwym, są po prostu efektem gojenia się błony w miejscu, gdzie był kiedyś dren. Oczywiście to też podlega kontroli lekarskiej, bo jeżeli lekarz widziałby, że coś tam się dzieje, to będzie reagował, tak? Dlatego też dziecko po drenażu co jakiś czas musi też być kontrolowane przez laryngologa bądź audiologa. Zerkam na nasz czat, bo chciałabym już naprawdę kończyć dzisiaj, a temat jest ciekawy, pytań jest dużo. I widzę, że na większość pytań daliśmy już odpowiedź, ale tu jest też takie pytanie, czy przy drenach mogę czyścić dziecku nos katarkiem odkurzaczem? Kiedy będę wiedziała, czy dren jest zatkany, co zrobić przy wysięku? Co zrobić przy wycieku prawdopodobnie, bo chodziło pewnie o osobie pytającej o wyciek, czyli jeżeli coś z drenu wylatuje, tak? Bo czasami jest tak, że dziecko, które ma dreny w uszach, w momencie kataru jakby proces zapalny infekcji górnych dróg oddechowych pojawia się również w uchu i z drenu wylatuje wydzielina surowicza, surowiczo-śluzowa czy też ropna, to zawsze w takiej sytuacji, jeżeli dziecko ma dreny założone, powinniśmy udać się do lekarza i zobaczyć, oczyścić to ucho, sprawdzić, czy dreny są w miejscu i tak dalej. Więc to jest jakby związane z tym, że zawsze trzeba będzie podejść do lekarza i skontrolować. Jeżeli chodzi o czyszczenie katarkiem, generalnie z tym katarkiem to jest tak, że powinniśmy unikać nadmiarowego stosowania tego katarku. Ja nie wiem, jakie doświadczenia ma pani doktor, ale ja powiem szczerze, że oczywiście... Wolę Fridę. Proszę? Wolę Fridę, mniejsze ciśnienie, bo ten katarek odkurzacz ma bardzo dużą siłę ssącą, nie jestem zwolenniczką. Ja też nie jestem zwolennikiem, absolutnie mam te same spostrzeżenia. Zbyt silne wytwarzanie podciśnienia w uchu może zwężać trąbki słuchowe. On oczywiście wydzielina się wydostanie, ale może to powodować zbyt duże podciśnienie i nawet efekt bólowy u dziecka. Co szczególnie w przypadku, gdy dziecko ma dreny, wytwarzanie zbyt gwałtownych różnic ciśnienia jest niekorzystne, bo zagraża obecności drenów w błonie bębenkowej. To raz. Więc ja też polecam częściej Fridę, mamy większą kontrolę nad tym, jakie ciśnienie wytwarzamy, mama widzi reakcję dziecka i to się najczęściej ogranicza do wyciągania noska, wydzielin z przedsionka i nosa i jakby nie jest taką dużą ingerencją. Poza tym zbyt częste czyszczenie nosa powoduje, że śluzówka reaguje też paradoksalnie, produkując więcej śluzu i ja znam takich rodziców, którzy walczą z katarami bardzo długo, ale okazuje się, że 8-10 razy dziennie czyszczą właśnie takimi urządzeniami nosek i potem ten katar się nasila. Błona śluzowa tak reaguje też na nadmierne drażnienie, więc na pewno oczyszczać nosek trzeba, ale nie robić to zbyt często w sposób siłowy. Także tutaj mam dokładnie takie samo zdanie jak pani doktor. Pani Marzena pyta o zwapnienia po drenach, czy to norma? To przed chwileczką o tym mówiliśmy. Tak. Czy zgrubiała błona bębenkowa to powód do założenia drenów? Sama zgrubiała błona bębenkowa nie, dlatego że no jakby pytanie, co jest powodem, że ona jest zgrubiała. Czasami błona bębenkowa jest generalnie grubsza, na przykład taka jest jej uroda. Czasami to zgrubienie jest efektem jakichś stanów zapalnych przebytych i pewnych zmian, które się dokonały w błonie właśnie wskutek tych procesów naprawczych i są to ślady po przebytych zapaleniach. To jest pojęcie bardzo ogólne, ta zgrubiała błona bębenkowa. Oczywiście, jeżeli błona bębenkowa jest zgrubiała, w sensie wyglądu, wygląda jak pogrubiała i stwierdzamy, że tam jest płyn wysiękowy i spełnione są wszystkie te kryteria, o których mówiliśmy wcześniej, do tego, aby wykonać drenaż, no to wtedy może być to powód do wykonania drenu. Ale to nie sam fakt zgrubienia błony bębenkowej jest tutaj powodem do drenażu i jakby wskazaniem, tylko ewentualnie coś, co dzieje się w uchu środkowym, a błona tylko tak wygląda. Więc jakby odpowiadając na to pytanie, nie, samo pogrubienie błony bębenkowej pewnie jest tylko i wyłącznie wskazaniem do tego, żeby skontrolować, co to znaczy, że jest pogrubiała, z jakiego powodu i lekarz już podejmie dalsze decyzje, co z tym robić.
Pani Kasia tutaj pyta o badanie ABR przy drenach, ale o tym już też mówiliśmy. Kolejne pytanie o czyszczenie uszu przy drenach. Nawiążemy w podsumowaniu do tego, więc proszę słuchać. Pan Michał, czy w sytuacji drenażu uszu można wykonać badanie audiometrii szerokopasmowej? Tutaj też nawiązywaliśmy do tego. Czy przy ABR kostnym dowiemy się więcej niż przy zwykłym ABR? Odsyłam do webinaru też z panem doktorem Karolem o badaniach słuchu. Bardzo fajny jeden z naszych webinarów. Tam było bardzo dużo o ABR. Proszę sobie odsłuchać. A w listopadzie chyba, jeśli dobrze pamiętam. Chyba w listopadzie to było, tak mi się wydaje. Czym najlepiej zabezpieczyć uszy z drenami? Też mówiliśmy. I tutaj taki długi wpis pani Gabrieli. Co zrobić, jak dziecko jest niewspółpracujące, nie potrafi samodzielnie otworzyć buzi, aby zobaczyć migdały? Mam syna z mikrocją, ma w obu uszach dreny już prawie 3 lata. Raz w roku mamy zapalenie wysiękowe ucha, nikt mu migdałów nie badał, a jest dzieckiem, które ma duże opóźnienia i rozwojowe, i mowa też się nie rozwijała. Moje pytanie dotyczy... Czy tak długo dreny w uszach nie powodują innych uszkodzeń w uchu? Syn ma prawie 8 lat, mamy również zgryz krzyżowy i od urodzenia gotyckie podniebienie. Jesteśmy pod opieką centrum, gdzie specjaliści i nic nam nie pomagają, nie zalecają dodatkowych badań oprócz badania ucha. Dziecko jest niewspółpracujące, to nawet nie możemy zrobić badania słuchu, ciągle stoimy w miejscu. Dzieci z mikrocją mają również problem u pediatry, ponieważ ośrodki zdrowia nie mają specjalistycznego sprzętu. No, temat dosyć złożony. Z tego, co tutaj słyszę, to prawdopodobnie mamy do czynienia z kilkoma sytuacjami, które mogą powodować upośledzony rozwój mowy u dziecka. Mikrocja, niedosłuch, być może jakieś wady dotyczące podniebienia. Skoro zdecydowano się na zastosowanie drenów długoterminowych, to najpewniej w związku z tym, że tutaj u dziecka mieliśmy do czynienia z nawrotowymi zapaleniami wysiękowymi uszu i pewnie to postępowanie jest słuszne. Jeżeli dziecku to powodowało wysięki w uszach i pogorszenie słuchu. Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. To znaczy, jeżeli dziecko nie współpracuje, no to zawsze jakoś do badania migdałka mamy bardzo różne dzieci. Najczęściej dzieci nie współpracuje. Tak, zdarza się rzadko, że są w pełni współpracujące, dlatego no, mamy swoje sposoby. Trochę trzeba dziecko podtrzymać, czasami instrukcja co do tego, jak dziecko podtrzymać, pomoc pielęgniarki czy asystentki pomoże. Te migdałki zawsze można ocenić. Myślę, że to jest kwestia tylko tego, żeby trafić do właściwej osoby, która ma w tym doświadczenie i to zrobi. Kwestia migdałka przy różnych wadach podniebienia to też jest osobny temat i tu nie zawsze są wskazania do tego, żeby usuwać taki migdałek, ale to też, myślę pani Agnieszko, że to pewnie też jest temat na inny webinar. Natomiast odpowiadając na to pytanie, nawet jak dziecko nie współpracuje w badaniach, można zrobić badanie słuchu ABR na przykład w śnie fizjologicznym lub nawet w śnie indukowanym. Dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, aby niewspółpracowanie dziecka było przeszkodą w wykonaniu badań słuchu, więc są sposoby, trzeba trafić do właściwego ośrodka. Ja myślę, że takie badanie ABR jesteśmy w stanie zrobić przy podaniu nawet jakichś środków usypiających, anestezji, czy w śnie fizjologicznym. Są tutaj problemy, my też z nimi się spotykamy, no ale musimy takie badanie wykonać i tu nie ma żadnej jakby uzasadnienia, dla którego badanie ABR nie miałoby być wykonane. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, nasz webinar dobiega końca, ale podsumowując, zawsze zostawiam tutaj naszych słuchaczy z jakimiś konkretnymi wnioskami. Więc pani doktor, czy możemy jakoś zapobiegać tym wszystkim problemom, dbać o to, by mieć zdrowe uszy, zdrowe migdały? Tak, postaram się podsumować w miarę sprawnie. Przede wszystkim, jeżeli rodzi się dziecko, no to podstawowa zasada to karmienie piersią jak najdłużej, czyli do tego 6 miesiąca życia. W ten sposób zabezpieczamy dziecko. Druga sprawa, wszelkie szczepienia ochronne. No szczepienia po prostu, żeby szczepić dzieci zgodnie z kalendarzem, wówczas możemy uniknąć bardzo wielu infekcji, ponieważ mamy szczepienia przeciwko pneumokokom, hemofilus, to są częste patogeny, które wywołują infekcje.
Kolejna sprawa, no to oczywiście taka niby banalna, ale bardzo istotna. Chronimy dzieci przed dymem tytoniowym. Nawet jeżeli ktoś skończył palenie papierosa, to powinien zostać z dala od dziecka przynajmniej przez te kilkanaście minut, żeby te szkodliwe substancje się nie wydostawały. Oczywiście higiena, czyli odpowiedni sen, aktywność fizyczna, regularne jedzenie i oczywiście nawodnienie dziecka. Jeżeli to możliwe, to unikanie żłobków, ponieważ no to jest, dzieci jeszcze są małe i bardzo dużo infekcji może w tym czasie być. No a jeżeli chodzi o przedszkola, no to wiadomo, że dzieci muszą gdzieś tą odporność zbudować, więc no pewnie będą chorowały. No i właśnie jeżeli są te przeziębienia, to też odpowiednie nawodnienie, nawilżanie i pamiętanie o tym, że większość infekcji jest wirusowych, czyli leczymy objawowo, antybiotyki zostawiamy tylko w ostateczności, tą decyzję też podejmuje lekarz. I pamiętamy też o tych wszystkich testach wymazowych, badaniach, gdzie możemy pobrać wymaz i ocenić, czy to jest etiologia bakteryjna, wirusowa. To nie są takie bolesne badania dla dziecka w porównaniu do pobrania na przykład krwi. Panie doktorze, jak dbamy o uszy? Jak dbamy o uszy aparatowane, implantowane? Czym czyścimy uszy z drenami? Czym czyścimy uszy zdrowe? Czym czyścimy uszy? I czy te patyczki nieszczęsne używamy, czy nie używamy? Czy one mogą nam uszkodzić błonę bębenkową, czy nie? Po pierwsze, zacznę od tych patyczków. Nie używamy patyczków. Patyczki są tak naprawdę przeznaczone tylko do czyszczenia tutaj zewnętrznych części małżowiny, zakamarków małżowiny usznej. Natomiast absolutnie odradzamy czyszczenie patyczkami z dwóch powodów. Po pierwsze, właściwie z trzech. Po pierwsze, to takie, że robimy to bez kontroli wzroku, jakiekolwiek manipulacje są troszeczkę w ślepo robione za pomocą patyczka. I to po pierwsze daje ryzyko, że wsadzimy patyczek zbyt głęboko, uszkodzimy błonę bębenkową. Druga rzecz, jest takie ryzyko, że włoszczyna, która tam się w uchu zewnętrznym gromadzi, często pod wpływem patyczka jest ubijana i dobijana jeszcze bardziej do błony bębenkowej, co może pogorszyć sytuację, a nie pomóc. A trzecia rzecz, że na skórek przewodu słuchowego zewnętrznego jest bardzo wrażliwy, delikatny, wystarczy sobie głębiej wsadzić palec czasami, żeby poczuć, jak to boli. Ten naskórek bardzo łatwo się zdziera i za pomocą patyczka bardzo łatwo można go zranić i spowodować zapalenie ucha zewnętrznego, bardzo bolesne, z dużym dyskomfortem w uchu i tak dalej. Więc absolutnie odradzamy patyczków. Jeżeli chodzi o czyszczenie, ja generalnie jestem zwolennikiem, że w przypadku, gdy dziecko ma jakiekolwiek problemy ze słuchem, czy jest to niedosłuch i dziecko jest aparatowane, czy jest to dziecko z drenażem, żeby wszelkie manipulacje, czyszczenie i tak zwane bieżące doglądanie ucha wykonywał jednak lekarz laryngolog, który prowadzi to dziecko. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe do wykonania, więc w takich sytuacjach zalecam rodzicom tylko, żeby ewentualnie czyścili za pomocą palca w codziennej higienie tylko te fragmenty włoszczyny, które są gdzieś tutaj na zewnątrz. Jeżeli mamy tendencję do gromadzenia się włoszczyny twardej, suchej i nie mamy ani perforacji, wiemy, że nie mamy perforacji i nie mamy drenażu, można zastosować niewielką ilość zwykłej, ciekłej parafiny, która stosowana na przykład raz, dwa razy w tygodniu w ilości 2-3 kropelek powoduje, że włoszczyna się nam lekko nawilża, upłynnia troszkę i jesteśmy w stanie przy standardowej, codziennej higienie potem te uszy oczyścić. Ale przestrzegam przed jakimikolwiek manipulacjami gdzieś głębiej w uchu, stosowaniem jakichkolwiek innych niesprawdzonych płynów i tak dalej. Jestem też przeciwnikiem stosowania płynów, które są wstrzykiwane pod ciśnieniem do ucha, te, które mają rozpuszczać włoszczynkę, szczególnie w sytuacji, gdy mamy właśnie drenaż albo perforację w uchu, dlatego że to może pod wpływem zbyt dużego ciśnienia wtłoczyć niepożądane substancje do ucha środkowego. Więc standardowa higiena, jeżeli czymś rozpuszczamy, to niewielką ilością parafiny ciekłej i zdecydowanie w przypadku, gdy jest jakiś czop, jakiś korek, którego nie jesteśmy w stanie sobie, z którym nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, a widzimy, że on wpływa na stosowanie aparatu słuchowego, trudność we włożeniu wkładki albo wkładka jest zabrudzona w momencie, kiedy wyciągamy ją z ucha,
to już jest powód do tego, żeby zrobił to lekarz, oczyścił, odessał, czy też pod kontrolą wzroku oczyścił to ucho, bo to będzie też dodatkowa okazja do tego, żeby sprawdzić, jak wygląda błona bębenkowa i czy wszystko jest z niej w porządku, tak jak być powinno. Więc tyle z takich komentarzy podsumowujących. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję serdecznie pani doktor. Zachęcam wszystkich państwa do śledzenia pani doktor, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku, bo bajeczki pani doktor są naprawdę rewelacyjne i warto puszczać je dzieciom. Dziękuję panu doktorowi za dzisiejszy webinar. Również. Dziękuję pani Agnieszce, dziękuję pani Małgosi, których pani Małgosi, z tego co wiem, już z nami nie ma, musiała pójść do swojego dziecka, które się obudziło maleństwo. Jutro wszyscy z państwa dostaną ankietę tradycyjnie już z prośbą o propozycję nowych tematów, z prośbą o opinię, czy państwu się podobało, czy nie. Dziękuję za wszystkie miłe słowa, które pojawiły się teraz na naszym czacie, kierowane również tutaj widzę do pani doktor, do pana doktora, do pani Małgosi, do pani Agnieszki. Zapraszam na kolejny webinar 15 lutego, również o godzinie 19. Zapraszam także do wzięcia udziału w dyżurze eksperta. To taka nowość, która rusza od poniedziałku. Cały tydzień będzie można zadawać naszemu ekspertowi pytania, a naszym ekspertem w przyszłym tygodniu będzie pani Iwona Molenda-Detyna, naczelnik Wydziału Podatku Dochodowego z Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, która będzie odpowiadała na państwa pytania związane z rozliczeniami, ulgami rehabilitacyjnymi, czyli wszystkimi tymi tematami trudnymi, które są teraz na topie. Za dziś dziękuję w imieniu swoim i mojej nowej koleżanki Marzeny, która pierwszy raz czuwała tutaj jako dział IT, którą oficjalnie witam dziś na naszym fundacyjnym gronie. Dziękuję też Ani, która zrobiła ze mną 14 webinarów. Wiem, że jesteś tu dzisiaj z nami, słuchasz nas i czekamy bardzo na twój powrót. Dziękuję także Sylwii, która zebrała dla państwa